Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj będzie przekaz Luz de Maria de Bonilla z Argentyny z 24 stycznia 2022 roku, orędzie świętego Michała Archanioła. Po orędziu przytoczę jeszcze pewien temat, ponieważ miałem tutaj pewne widzenie nocne, ale to już po orędziu. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, w jedności z Przenajświętszą Trójcą, jako Książę Wojsk Niebieskich, błogosławię Was. Przyjmijcie miłość i dobro. Jestem posłany, by powiedzieć Wam. Moje legiony anielskie czekają na mój sygnał, by wesprzeć Was i obronić przed prześladowaniem i znęcaniem się, jakim zostaniecie poddani. Jako ludzkość będziecie świadkami złego wykorzystania wolnej woli tych, którzy, gdy tego zechcą, nie zdołają zrobić po ludzku kroku wstecz. Decyzją zła jest podzielić lud Boży we wszelkich sferach, tak jak wąż porusza się pełzając, by nie być widzianym. Z tego powodu wzywam Was do życia w Bożej miłości, w miłości braterskiej, bowiem demon ucieka przed bronią miłości. Zarazem wzywajcie naszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych, aby Was wyzwoliła od pułapek zła. Na ziemię spada nie tylko wiele ciał niebieskich przychodzących z kosmosu, lecz także to, co sam człowiek wyniósł i umieścił w przestrzeni kosmicznej, nie zapobiegawszy temu, że efekty burz słonecznych, które gwiazda Słońce w tej chwili generuje, wpłyną na niektóre z tych satelitów, które będą kolejnym zagrożeniem dla ludzkości. Dzieci Przenajświętszej Trójcy, nawróćcie się i wybierzcie dobro. Uznajcie dla siebie samych swoją przynależność do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz do naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych, modląc się w ciszy i rozważając modlitwę Credo. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przepaść, ku której zmierza ludzkość, jest nasycona rządzą władzy, pragnieniem osiągnięcia światowej supremacji, by oddać ją uzurpatorowi, temu, który już teraz jest obecny na ziemi, żądając dla siebie absolutnej dominacji nad wszystkim tym, co istnieje. Kataklizm spowodowany konfliktami zbrojnymi spowoduje, że ludzkość będzie smagana plagami aż do przesytu. Nie dziwcie się upadkowi gospodarki wielkich potęg. Wy jako ludzie wiary zachowujcie spokój tych, którzy wiedzą, że są chronieni przez swego Pana i Boga. Jako lud Boży ujrzycie wielkie cuda czynione dla waszego dobra. Stąd wzywam Was, żebyście się nie lękali. Dzieci Boże, nie lękajcie się, lecz trwajcie w pewności, że nigdy nie zostaniecie porzuceni. Módlcie się. Ludu Boży, módlcie się. Narody będą maszerować na wojnę przeciw innym narodom, a przyroda sprawi, że upadną ci, którzy wierzą, że są niezwyciężeni. Potem sprzymierzeńcy już nimi nie będą, porzucając tego, kto wezwał ich na wojnę. Choć później na nowo się zjednoczą, lecz nie, zanim cierpienie nie spadnie na ludzkość w taki czy inny sposób. Nie lękajcie się. W
każdej chwili jesteśmy z wami, o ile jesteście wierni przy Najświętszej Trójcy oraz naszej Królowej i Matce. Znaki są wam dawane w obfitości, by was ostrzec, by poruszyć serca i umysły tych, którzy w tym momencie przestawiają się jako sceptyczni. Słońce się zaciemni przez siłę pewnego wulkanu. Ziemia dalej się trzęsie jako zapowiedź tego, co się zbliża. Trwajcie niezachwiani, nie zapominając, że nasz Król i Pan Jezus Chrystus pośle wam swego anioła pokoju, który da wam siłę, abyście szli dalej drogą pewną. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, człowiek zapomina, że nasz Król zna całe ludzkie postępowanie. Bądźcie ludźmi dobra, abyście trwali pełni Ducha Świętego. Wzmocnijcie się, idźcie naprzód. Nie jesteście sami. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus wylewa swoją miłość na swoje dzieci. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Trwajcie w duchowej czujności, ludu Boży. Nie lękajcie się, bądźcie wytrwali. Święty Michał, Archanioł. Jeszcze komentarz. Luz de Maria, bracia. Przyjmijcie błogosławieństwa wraz z tym wezwaniem świętego Michała Archanioła, będąc ostrzeżeni, że zły planuje między innymi podzielić dzieci, niewiasty obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami. Musimy oddalać wszelkie uczucia, które są przeciwne Bożej woli. Wobec wydarzeń, które się nam zapowiada, zawsze pozostaje pewność Bożej opieki i nie musimy czekać, aż podadzą nam datę, ani czekać, aż wydarzenia zaczną się dziać, żeby działać. Słońce i księżyc nie działają tak jak wcześniej i ich wpływ na Ziemię i na nas się zmienia. Nie tylko ich wpływ na Ziemię, ale na ludzi i na samą przyrodę. Może pytacie, dlaczego w tym orędziu mówi się o gospodarce? Ponieważ człowiek traci równowagę, gdy nie posiada pieniędzy i gdy gospodarka upadnie, ludzkość wpadnie w bardzo silne konflikty, które zaangażują nas wszystkich, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego w tym czasie pozostańcie w domach i nie wychodźcie. Dziś, jutro i zawsze działajmy dla chwały Bożej. Amen. Kochani, to tyle w tym przekazie z mojej strony odnośnie tego przekazu. Tutaj już raczej komentarza nie będzie, raczej wam zostawiam ten komentarz. Zapraszam tutaj do komentowania, do wypowiadania się pod filmem. Oczywiście też dziękuję za wasze wiadomości. Pojawiły się ostatnio tutaj pytania pewne od paru widzów odnośnie przekazów, które umieszczam na kanale przekazów od żywego płomienia, więc chciałbym was zapewnić, że te przekazy są prawdziwe i kierują tutaj do Boga nas wszystkich. Przekazy od żywego płomienia są prawdziwe. O to się nie martwcie. Macie moje zapewnienie. Druga sprawa. Jeżeli w przekazach mogą, pamiętajcie, w przekazach zawsze mogą wystąpić jakieś zdania sporadyczne, czy też taki przekaz może gdzieś być, nie mówię tu akurat o żywym płomieniu, ale o innych prorokach, to jakby to występuje tutaj tak jakby naturalnie, to znaczy jakby demon jest czasami nasyłany tutaj na takiego proroka, aby sprawdzić go, aby też jakby go wytestować, więc czasami trafią się oczywiście, może rzadko w jakim przekazie, ale gdzieś tam się coś pojawi, więc dlatego jeżeli były takie przekazy z różnych źródeł, to ja, jeżeli coś było wątpliwego, to oczywiście tego nie umieszczałem, żeby było to jasne. Inna sprawa to wizja, jaką miałem dokładnie wczoraj. Dawno nie miałem żadnych jakichś takich widzeń ani niczego. Naprawdę dawno.
Aczkolwiek bardzo to było dziwne, bardzo to było takie intrygujące. Oczywiście to było w nocy. Jedna część była związana z wojskiem, z pewnymi działaniami wojennymi, które nie mogą zostać upublicznione, których nie mogę powiedzieć. Mają one związek z pewnym też widzeniem, które miałem bodajże z pół roku temu albo rok temu. Jest to bardzo podobne. Myślę, że to są pewne wskazówki, które mają mi dać tutaj pewny kierunek działań. No więc niestety tego nie mogę wam przekazać. Ale druga sprawa, która kończyła tą jedną jakby wizję i wchodziła zaraz w drugą, to taka scena. Nie chcę tutaj tłumaczyć dokładnie, ale nie chcę też dodawać niczego od siebie, ale widziałem po prostu, jak zamykaliśmy w domu drzwi. Drzwi zamykaliśmy podczas ogromnej wichury. Takiej wichury, której jeszcze w życiu nie widziałem. Było to o godzinie 17.58 czy 16.58. Jakoś w tych jakby w tych godzinach. Te drzwi były zamykane, potem otwieraliśmy je i wyszedłem z domu na dwór, tak? No i niebo było całkowicie czarne. Niebo było całkowicie czarne, a na końcu jakby nad horyzontem było widać do połowy słońce. Jakby było przycięte od spodu. Bardzo białe, bardzo w dziwnym takim, jakiejś takiej, nie wiem jak to nawet nazwać, w jakiejś takiej energii, jakiejś takiej negatywnej bardzo. Ciemne niebo, ogromna wichura. Kojarzę to bardzo z trzema dniami ciemności, z tym jakby zaciemnieniem. I tutaj ta jakby wizja się zakończyła, bo w tym jakby zamknęliśmy drzwi od domu i nie szło tych drzwi nawet zamknąć, bo było takie ciśnienie, takie, tak wiatr wyrywał, że to jest po prostu masakra. A druga część tego widzenia to było spojrzenie na księżyc. Bardzo to było dziwne. Widziałem księżyc, który jest też całkowicie jakby podczas pełni i wokół niego było masa jakby gwiazd pozbierana. Tak to wyglądało, że na całym niebie nie było w ogóle gwiazd, a wokół księżyca, szczególnie po jego lewej stronie i prawej dolnej, było pełno zgromadzonych takich malutkich światełeczek. Tak jakby gwiazdy wszystkie się zebrały w jednym miejscu wokół księżyca. Bardzo dziwne i myślę, że ja tak sobie to tłumaczę, że to ma związek właśnie z trzema dniami ciemności, ale chcę was zapewnić, że to nie był tu żaden sen taki zwykły i tak jak codziennie, bo nie powiedziałbym wam o tym, tylko to było w pełni takie realne przeżycie, więc chciałem się tylko z wami tym podzielić. Jeżeli wy macie jakieś sny, wizje, które są dla was dziwne albo jakieś wyjątkowe, to śmiało napiszcie w komentarzach, podzielcie się z tym, bo też kiedyś tutaj zamieszczałem pewien odcinek o snach, i dosyć sporo ludzi się właśnie odezwało, i to w komentarzach, i to w wiadomościach prywatnych, więc śmiało piszcie, czekam na wasze wiadomości, na wasze komentarze. Oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do zajrzenia na moje inne kanały, na których publikuję bardzo ciekawe filmy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Ja wam już dziękuję i pozdrawiam was serdecznie.